Cześć, witajcie. Dzisiaj będziemy rozmawiać o przystawach marki Pierre. Przechodzimy do konkretów, bo tam pewnie z kilkanaście minutek będę opowiadał. Słuchajcie, pierwsze przystawki, które już były prezentowane, mówimy na razie o takich przystawkach podstawowych, zrobię osobny film o przystawkach specjalnych, jakichś innych dziwnych. Pokażę Wam to, co mam. Oferta jest bogatsza, są przystawy te duże, próżniowe, są jakieś dziwne przystawki tam do przyklejania jakichś listew, nie wiem, czy to przy samochodach, czy gdzieś. Przykleja się, jest takie ramię, które można docisnąć, to chyba przy samochodach. Nie używam takich rzeczy, nie mam potrzeby, więc nie występują u mnie. Przystawy te duże pewnie będę kiedyś chciał przetestować, więc jak będzie możliwość, to po prostu sobie o nich poopowiadamy jeszcze bardziej. Oferta pełna na stronie, nie wiem, producenta, dystrybutora, tam jakieś linki przygotuję. Ok, lecimy po kolei. Najmniejsze przystaweczki, takie szybkie przystaweczki do układania płytek na sucho, może przełożenia, może podniesienia jakiejś płytki. Przystawamy poprzez dociśnięcie, jesteśmy w stanie sobie to podnieść. Odczepienie przystawek poprzez podniesienie rantu przystawki, tyle. Wiadomo, że płytki chropowate będą trudne w przystawaniu, będzie puszczało powietrze tam gdzieś tymi porami. Płytki bardziej gładkie będą trzymały lepiej. Są przystawy, które mogą trzymać również lepiej, mają miększą gumę. Raczej to jest jakiś standard u wszystkich tych producentów, z którymi miałem styczność. Zdarzają się takie naklejki na przystawki okrągłe, taka obwódka, jakby taka ramka z pianki, aczkolwiek u mnie się to nie sprawdzało. Miałem takie coś, kiedyś testowałem i tak to średnio najeżdża. Może wy macie inne zdanie, nie wiem, chyba wolałbym pokombinować z tą przystawą akumulatorową, którą się przyciskiem tam przystawa, nie? I można sobie podociągać kilka razy, jakby uciekało powietrze. Nawet drewno tym podnoszą. Dobra, to by było tyle na temat tych małych przystawek. Bardzo fajne, sprzedawane po 2 sztuki. To jest ciekawe narzędzie, polecam. Potem są przystawki pojedyncze. Przystawki pojedyncze występują z tworzywa i występują aluminiowe. Aluminiową za chwilę omówimy. Z tworzywa mam przystawki, które już były omawiane. Przystawy z tworzywa są takie wdzięczne, fajne, fajnie się z nimi pracuje. Są nieco mniejsze od tych aluminiowych, no i nieco lżejsze. Naprawdę bardzo takie sympatyczne, ciekawe narzędzia. Jak miałem w którymś momencie na robocie i te, to się złapałem na tym, że więcej na tych pracowałem. Nie wiem, jakoś tak chyba lepiej mi w ręce leżały. Nie były mi w tym momencie niezbędne takie masywne, duże, konkretne przystawy. Super się na tym pracowało. Pamiętajcie, że jeżeli odwracacie płytki, no to tworzywo gdzieś tam na betonie będzie się bardziej rysowało, uszkadzało niż aluminium. Ja tak pracuję, smaruję tutaj, potem obmyję, wyczyszczę i przyklejam, no nie? Więc warto jest pomyśleć, czy by nie podłożyć jakiegoś, nie wiem, kartonu choćby, żeby sobie to oszczędzić. Ja pracuję na stoliku drewnianym. Tak, z drewnianym, czyli z OSB czasami, ale głównie na stołach Ketera i wtedy po prostu plastik z plastikiem tam sobie nie obdziera się to. Zobaczmy jeszcze, jak to leży w dłoni, jak to wygląda. Tutaj miejsce dosłownie tyle, co na palce. Tak jak widzicie, tak wygląda ta przystawa. Fajnie zrobiona. Tu jest miejsca około 10 cm. Jeżeli miałbym zwymiarować tą przystawę, to jeszcze bym chciał dwa wymiary. 11,5 średnicy i mamy, moi drodzy, długość 32,4. Całkowita długość. Nakładki, fajna sprawa. Nawet możecie do innych użyć. 11,5. Dokładnie 11,5. Czyli jeżeli macie przystaweczkę na 11,5 średnicy, no możecie Pichera
nakładki ochronne użyć. To się przydaje, to jest fajne. Przystawki muszą być jak najnowsze, jak najlepsze, bo to wpływa potem też to zużycie przystawek na ich przystawanie. Jak macie jakieś fajne patenty do poprawienia tej przyczepności, dajcie znać, to są fajne tematy, może to komuś pomoże, chętnie skorzystam, sam potestuję. Są goście, którzy próbują na wodzie to montować, ok, fajnie, wtedy faktycznie to lepiej trzyma, aczkolwiek producenci nie rekomendują takiego sposobu, nie wiem jakie jest wasze zdanie. Przystawy pojedyncze, tu już będziemy przechodzić do przystaw aluminiowych. Jak już mówiłem, z tworzywa też taka występuje. Przystawa pojedyncza ma to do siebie, że można jedną ręką operować. Zamkniemy i podniesiemy płytkę jedną ręką. Można to tak, ja to mówię, na pizzę, smarujemy, ogarniamy, montujemy. Mniejsze płytki, spokojnie, da radę. Fajna przystaweczka, która nawet jak będą dwie, no to fajnie podniesiemy, coś tam zrobimy, aczkolwiek no średnio na jeża tutaj czuję w ten sposób smarować, nie? Bo to się będzie kołysało. Więc raczej jako taka przystawka do jednej ręki, do trzymania płytki. Tutaj mamy średnicę już inną. Aluminium jest, to jest odlew aluminiowy i on jest anodowany, chropowaty taki. 12,3 mniej więcej. Tak to wygląda, taka przystaweczka. Fajne narzędzia. Powiem wam, że fajne to mają. Pierre ma fajne narzędzia. Bardzo fajne, bardzo wysokiej jakości narzędzia, takie 100%. Przechodzimy do fajnego naprawdę narzędzia, do takiego konkretu. Petardy takiej. Tutaj nieco lżej te nakładki siedzą. Prawdopodobnie te silikonowe przystaweczki mają mniejszą średnicę, tam jakieś pół milimetra czy milimetr. Taka akcja jest i to są przystawy duże, wielkie, ogromne. To są największe przystawki, jakimi w ogóle w życiu pracowałem. Ogromne są. Tego typu oczywiście, nie? Bestie. Porównajmy sobie to, no bo to ktoś może nie uwierzyć, ale to jest naprawdę duże. To jest wielkie. Średnica większa, grubszy uchwyt, szerszy uchwyt tutaj pomiędzy przystawami, więcej miejsca. I te przystawy aluminiowe, nie wiem czy pojedyncza, chyba nie, ale podwójne, potrójne występują już silikonowe i nitrylowe. Czyli guma w kolorze czarnym, a tu mamy silikon w kolorze takim mlecznym, biało-mleczny, nie? Taki. I moi drodzy, to kilka rzeczy taki silikonek ma, kilka właściwości. Po pierwsze, no nie ma co jak ubrudzić, bo jest biały, więc to jest spoko. Czarna guma gdzieś tam może pozostawić jakiś mikroślad, gdzieś mi się to tam w życiu zdarzyło, to się da wyczyścić, zmyć, no ale silikonowa nie pozostawi nic. Silikonowe również pracują w szerszym zakresie temperatur, pracują sobie od minus 110 stopni do 100 na plusie. Są bardziej stabilne, takie konkretne, no i są cięższe troszkę, nie? Większe i cięższe. Taka akcja jest, świetnie się tym pracuje, one są też takie zimne w dotyku. Jest ta sama temperatura, tutaj czujesz, że to jest takie zimne, a tutaj takie bardziej przyjemne, no i lżejsze i mniejsze. Więc możecie sobie wybrać dowolnie tam pod własne preferencje. Świetny temat, naprawdę te przystawy robią zarąbiste. Dobra, nitrylowe pracują w zakresie od minus 10 do 65 stopni. Czyli to też jest taka informacja, jeżeli ktoś potrzebuje pracować w tym szerszym zakresie temperatur, albo potrzebuje mieć białe, żeby nie brudziły i tak dalej. Z jakiegoś powodu tam może jakieś doświadczenie wasze przykre, bądź po prostu się zdarzyło coś, no to Pierre to ma. Możecie sobie wybrać, czy czarne, czy białe, czy większe, czy mniejsze, aluminiowe, czy plastikowe itd. itp. Dobra, tutaj jest taka najgrubsza struktura ze wszystkich tych przystaw. Jakby to samo, takie nie jest to takie typowo srebrne, taki ciepły, srebrny, tak troszeczkę w stronę powiedzmy tytanu, bardzo ładny kolorek, przyjemnie to wygląda wszystko, świetnie się to prezentuje, bardzo ładnie to jest zrobione, no też kosztuje se sporo, no co będziemy gadać, musi być świetne. Potrójna przystawa występuje albo silikonowa, albo nitrylowa i potrójna przystawka będzie o 1/3 więcej w stanie podnieść, mocniej będzie trzymała jedną, bo ma trzy przystawy po prostu. Na jedną przystawę
60 kg, ja i tak bym chyba takich ciężarów nie nosił. Jeżeli miałbym aż tak ciężkie, pewnie użyłbym więcej tych przystawek, tak czy inaczej. Więcej rąk choćby musiałoby to podnieść, no nieważne. Jest to w zapasie w każdym razie. To też zależy od chropowatości płytki. Ja wybrałem dzisiaj taką, wziąłem pierwszą z brzegu, tam z regału, ale to jest taka chropowata płytka. Ona tutaj puszcza. Jak zostawię przystawki te małe, no to tam podejdzie, też jest mniejsza średnica, to ciśnienie jest mniejsze. Podejdzie sobie tam, ona się odczepi, nie? Dobra, potrójne przystawy możecie też używać zamiast tych podwójnych, można tej nawet nie zapinać, no ale one są większe, takie troszeczkę mniej wygodne. Raczej wybrałbym potrójne już w momencie, kiedy ich potrzebuję, jeżeli nie, to podwójne, takie bądź takie, na spokojnie, nie? Może się taka przystawa czasami przydać, ze względu na to, że na przykład chcecie podnieść płytkę albo rząd płytek, no i wtedy przypinacie ją gdzieś wyżej, ścisk obracacie, żeby był rozpórką, no i cyk, 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 podniesiecie sobie płyteczki DIY, ale zrobicie robotę i o to chodzi. Można też czasami pobić młotkiem gumowym taką przystawę, żeby przesunąć dużą płytkę, ustawić ją w takim miejscu, jak Wam potrzeba. Te wielkie płyty no, potrafią być tam pewnym problemem przy ustawianiu czasami gdzieś na ścianie, czy już spięliście klipsami, ale coś tam się okazało, że jakieś pół milimetra, no nie? No to można tam delikatnie czasami sobie pomóc. No i skończyły mi się tematy w zasadzie. Jeżeli macie jakieś pomysły na poprawienie przyczepności przystawek, no to śmiało piszcie pod filmem. Jeżeli chcecie polecić innego rodzaju przystawy, to śmiało piszcie pod filmem. Jeżeli chcielibyście polecić przystawę elektryczną, tak, akumulatorową, tą, która dociąga cały czas, również, albo te próżniowe, inne duże, dziwne wynalazki, śmiało możecie komentować. Wasze zdania są bardzo cenne, chętnie też czytam te komentarze, dużo się dowiaduję z tych komentarzy. W następnym filmie o przystawach postaram się pokazać przystawy specjalne marki Pierre. W tym filmie to wszystko. Życzę Wam jak zwykle miłej pracy. Trzymajcie się, hej!